Ewa Zajączkowska-Hernik, bardzo proszę. Czego oczekuje Konfederacja od ośrodka, nazwę to roboczo i w cudzysłowie prezydenckiego i rządowego? No, przede wszystkim zapewnienia Polsce bezpieczeństwa. Tutaj już został wspomniany poniekąd pakt migracyjny. Myślę, że ten konflikt irańsko-izraelski teraz, na chwilę obecną, bezpośrednio na nas nie wpływa, ale rzeczywiście w przeciągu, czy w najbliższym czasie wywoła kolejną presję migracyjną. I ta presja migracyjna będzie uderzała do wrót Europy i to jest bardzo niebezpieczny sygnał. Szczególnie w kontekście właśnie proponowanych zmian, jakie zachodzą w Unii Europejskiej, cały pakt migracyjny, zasada bierz imigranta albo płać, to, co robią mafie przemytnicze w Unii Europejskiej, jak sprowadzają do Europy nielegalnych imigrantów. Dobrze, ale to wszystko odnieść się do tego, co się wydarzyło dzisiaj w nocy i do tego, czego państwo oczekują od prezydenta i od premiera. Tak jak powiedziałam, zapewnienia bezpieczeństwa. Rząd mówi, że na przykład sprzeciwi się paktowi migracyjnemu, ale ja w to kompletnie nie wierzę. Donald Tusk jest całkowicie niewiarygodny, chociażby w kontekście realizacji swoich zapowiedzi w ciągu ostatnich 100 dni. Natomiast z uwagi na kampanię wyborczą oczywiście, że powie, że ale nie zagłosuje. Ale nie odpowiada pani na moje pytanie. Ja nie pytam o pakt migracyjny. Zaznaczyłam już, że na pewno do tego tematu wrócimy. Ale co możemy więc gdybym więcej mogła zrobić? Prosić na przykład o jakąś inicjatywę dotyczącą spotkania wszystkich sił politycznych w kontekście naszego bezpieczeństwa. Czy to jest państwa zdaniem konieczne w tej chwili, czy nie? Czy możemy czekać? Zawsze w takich sytuacjach takie spotkanie jest konieczne i jest konieczne wypracowanie wspólnego stanowiska, które będzie realizowane również po eurowyborach i po wyborach prezydenckich, czyli granica ma być szczelna. Absolutnie sprzeciwiamy się paktowi migracyjnemu. To powinno być jasne stanowisko rządu. Bardzo proszę, Paulina Matysiak, w tej kwestii. Tutaj wydaje mi się, że wszystko, pani Ewa Zajączkowska, jest legalna, zgodna tak z konstytucją. Aborcja, jeżeli jest zagrożenie życia i zdrowia kobiety, jest dopuszczalna. Wobec tego lewa strona bardzo instrumentalnie wykorzystuje tragiczne śmierci kobiet, które zmarły w wyniku powikłań. A pani zdaniem nie trzeba było tego nagłaśniać? Oczywiście, że trzeba było nagłaśniać, tylko pani redaktor. Albo to był błąd lekarski, za który lekarze powinni ponieść konsekwencje. Pani na pewno pani zna efekt mrożący. I prokuratora powinna wejść tutaj z impetem i sprawdzić, co się tak naprawdę wydarzyło. Albo to była granica. Albo to była granica medycyny, gdzie po prostu życia uratować się nie da, bo medycyna ma też swoje granice. Nie, no wie pani, leżenie z nogami do góry. Dlatego być może to był błąd lekarski. Mi się nie podoba bardzo jedna rzecz. Jeżeli jest ciąża, która jest zagrożona powikłaniami, dziecko może urodzić się chore, jak możecie wychodzić z argumentem, że lepiej jest to dziecko zabić, niż pozwolić mu się urodzić i odejść z godnością? Jesteście po prostu okropne i bezduszne. Paulina Matysiak, pani okropna i bezduszna. To jest argument. Bo pani minister wprowadziła to sformułowanie o efekcie mrożącym. Rozmawiałam z innymi koleżami i położnikami, którzy są przerażeni, co chce wymyślić pan minister Bodnar. Jakieś zespoły, które będą karać ginekologów. Bardzo proszę. To jedna rzecz, jeszcze raz powtórzę. Te projekty i zmiana prawa są po to, żeby kobiety mogły... Na koniec Paulina Matysiak, bardzo proszę, 2 minuty mamy niespełna. Bardzo proszę. Ewa Zajączkowska najpierw, jeśli pani pozwoli. Tak jak powiedziałam, premier Donald Tusk kłamie w sprawie paktu migracyjnego i robi to z premedytacją, ponieważ zbliżają się eurowybory i potem będą zbliżały się wybory prezydenckie. Wyobraża sobie pani redaktor, że Donald Tusk teraz powiedziałby tak, oczywiście przyjmiemy imigrantów, a jak nie, to za nich zapłacimy. Przecież by Platforma poleciała łeb na szyję w wyborach. Dlatego jest taka retoryka, a potem wszystko się diametralnie zmieni i gwarantuję państwu, że Donald Tusk przyjmie tych imigrantów albo będzie płacił. Cieszyliście się, że mamy pieniądze z KPO? To teraz Unia Europejska nam je zabierze w wyniku właśnie podatku solidarnościowego za imigrantów, jeżeli nie będziemy chcieli ich przyjąć. Brawo wy. Pani poseł, co prawda pani w Sejmie nie zasiada, ale jak rozumiem, z koleżankami i kolegami rozmawiała na ten temat. Wiemy, że powstała specjalna komisja nadzwyczajna do spraw tych projektów aborcyjnych. Z tego co wiem, poproszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało się w ogóle nie brać udziału w pracach tej komisji. Dlaczego? Ja przede wszystkim oczywiście z Brukseli, przeglądając różnego rodzaju dokumenty i przygotowując się do komisji, śledziłam debatę, więc słowa pana marszałka są troszeczkę na wyrost, dlatego że pomiędzy koalicją 8 gwiazdek trochę iskrzyło, bo rzeczywiście sporo jest różnic i to rzeczywiście problem wywołany przez koalicję rządzącą. To po pierwsze. Po drugie to oczywiście decyzja koleżanek i kolegów, dlatego że proszę zauważyć to, co podnosimy na każdym kroku. Żaden z tych przepisów proponowanych nie jest zgodny z polską konstytucją, z artykułem 38, nie jest zgodny z wyrokami Trybunału Konstytucyjnego i do tego z 1997 roku odsyłam do komentarzy pana profesora Cola. Ale czy to nie jest tak, że nie wystawiając nikogo do tej komisji, tracicie możliwość po prostu zabierania głosów?
tej sprawie? I to nie jest zgodne z wyrokami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sami się wykluczyliście. Przypominamy wyrok z 2011 roku, kiedy mówiono o tym, czym jest zarodek. Jak państwo chcą o tym mówić, my mówimy o dziecku, czy nie wykluczyliście się z tej dyskusji? Bardzo proszę o odpowiedź. My cały czas dyskutujemy, pani redaktor, na przykład z panią redaktor tutaj w studiu. To jest decyzja koleżanek, dlatego że to rzeczywiście pokazuje, że nie ma zgody na łamanie prawa. Ja wiem, że państwo się przyzwyczali od 4 miesięcy, że można łamać konstytucję, że można siłowo wchodzić do różnego rodzaju instytucji, że nie ma ustaw. Każdy jakby się na czymś zna, że są awantury w ministerstwach. Zdaje się, pani minister to się uśmiecha, ale zdaje się, że tam jest pierwsza dymisja mężczyzny, który nie jest w stanie z tych awantur znieść. Są jakieś rozpacze po Radzie Ministrów. Mówi pani nieprawdę w każdym aspekcie, są, prawda, ale rzeczywiście proszę już do kropki zmierzać, uchwałami. Bo każdy musi mieć szansę, żeby moja się kropka jest taka. Kobieta jest najważniejsza, jej życie i dziecko, które ma w swoim łonie. Proszę zauważyć, że żaden, to jest wielokrotnie złożone zdanie, żaden trybunał nie potrafi zdecydować, tak? Bo mówi, że to życie, które zaczyna się od poczęcia, jest równoważne. Dobrze. I tu, jeżeli życiu pani poseł, ja jeszcze pani oddam głos. Tylko na pewno chcę przypomnieć, że są dwie sytuacje. Bo nie chcę pani przerywać tak. Dwie sytuacje, w których rzeczywiście mamy zgodnie z konstytucją legalną aborcję, o której pani też nie chcą pamiętać. Pani ministra Gajewska, bo poniekąd została pani wywołana do odpowiedzi. A nie, to była taka żart. Co tam, taka zaczepka, co nie tam się wiem, czy w ministerstwie rodziny. Ciężka tego tematu pozwala na żarty, ale dobrze, to już pozostawiam pani ocenie. Pani Aleksandra świetne Gajewska. Samopoczucie w takim razie, skoro pani tak tu z taką łatwością wypowiada, co dzieje się od 4 miesięcy, mając na sumieniu to, co działo się przez ostatnie 8 lat. I niestety dla państwa Prawo i Sprawiedliwość przychodzi do państwa drzwi, puka i zaprasza do wyjaśnienia wszystkich afer, które macie państwo na proszę swoim się zająć koncie. Tam o komisji się tym, i właśnie się proszę mi nie mówić, czym mam się zajmować. Znaczy, u nas jest inaczej niż u państwa. U nas nie płynie komenda z Nowogrodzkiej. Nie płynie komenda i wszyscy potulnie kładą uszy po sobie, boją się prezesa i nie odważą się nic zrobić. Spotkań z prezesem Jarosławem jeżeli pani nie wychodzi chociaż na chwilę nie wyrzucać. Ja bym chciała, żeby nasi widzowie coś z tej dyskusji wynieśli. Bardzo proszę. Naprawdę, szanujmy się wzajemnie. Teraz głos ma pani minister Gajewska. Wszyscy będą mieli szansę zabrać głos i odpowiedzieć. Bardzo proszę. To jest zupełnie normalne, że pomiędzy ugrupowaniami, które tworzą koalicję, może dochodzić do różnicy zdań, jeżeli chodzi o szczegółowe rozwiązania. I mamy przestrzeń na to, żeby to wypracowywać. To nie jest przywództwo autorytarne, jak w przypadku PiS-u, tylko to jest podejście partnerskie. Premier Donald Tusk zadecydował, że poczekamy na projekty partnerów koalicyjnych, byśmy mogli wiedzieć, i by przede wszystkim Polki mogły wiedzieć, jakie rozwiązania przygotowuje dla nich każda z poszczególnych partii, które wchodzą w skład koalicji. Ten skład koalicji został wybrany przez obywateli i obywatelki w wyborach 15 października. I w takim składzie, znając wszystkie poglądy przedstawicieli tych ugrupowań, zostaliśmy wybrani. Dzisiaj mamy do wypracowania bardzo ważne kwestie, które dotyczą praw człowieka i praw kobiet. I ja oczywiście z wieloma rzeczami, które są w tej dyskusji mówione, nie zgadzam się. Ze stanowiskami też się nie zgadzam, chociażby ze stanowiskiem lidera Polski 2050. Nie zgadzam się i mówię o tym publicznie. Natomiast to była jego decyzja i jego kompetencja, żeby zadecydować o tym, w jakim będziemy kształcie pracować nad tymi projektami ustaw. Czyli ja bym chciała dokończyć tę jedną bardzo ważną kwestię. Bardzo proszę, decydujemy o tym. Mamy 3 projekty ustaw, z czego my popieramy również rozwiązanie Lewicy. Uważam, że terminacja ciąży w Polsce powinna być dla kobiet bezpieczna, bezpłatna, dostępna i powinny kobiety mieć do tego prawo do 12 tygodnia. Nie może być tak, że sumienie pani Zalewskiej czy sumienie kogokolwiek innego ogranicza nasze prawa, że w gabinetach politycznych nazywając to światopoglądem decyduje czy o tym poglądami lekarz ogranicza się nasze bezpieczeństwo i zagraża się naszemu zdrowiu. Dobrze, bądź życiu. A do minister tego doprowadziliście kropka państwo, już, zamawiając ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Aleksandra Leo, teraz. 97 roku i proszę nie uzurpować drogie sobie prawa panie, chciałabym, do reprezentowania pozostałe nasze gościnie po to tutaj także jesteśmy, miały żeby dyskutować szansę zabrać głos. Aleksandra Leo, czy pani nie obawia się, że prace w tej komisji będą po pierwsze trwały bardzo długo, tak długo, że wasze
wyborczynie i część wyborców także straci cierpliwość. I czy sądzi pani, że da się znaleźć jakieś kompromisowe rozwiązanie w tej sprawie? I pytanie króciutko o referendum, którego i tak w wyniku nie zaakceptuje pan prezydent Duda, o czym pewnie za chwilkę pani minister Paprocka będzie mówić. Prace w komisji na pewno nie będą należały do łatwych, będą trudne, ponieważ poza tym, że wiele nas łączy, to również są kwestie, które nas dzielą. Natomiast w ostatni piątek pokazaliśmy, jako koalicja 15 października, pokazaliśmy jedność, pokazaliśmy, że potrafimy w ważnych kwestiach się dogadać, pokazaliśmy też sprawczość, pokazaliśmy, że nie jesteśmy tylko koalicją, która sprząta bałagan po 8 latach Prawa i Sprawiedliwości, ale jest koalicją, która działa, koalicją, która przywróciła finansowanie in vitro z budżetu państwa, koalicja, która przegłosowała pigułkę dzień po, a teraz wysłała wszystkie jest cztery jest szansa na kompromisowe projekty. Rozwiązanie, ponawiam pytanie. Zdecydowanie, już pokazaliśmy, że potrafimy się dogadać. Już pokazaliśmy, że wszystkie cztery projekty zagłosowaliśmy w taki sposób, mimo że są między nami różnice. Są z lewej strony, do tego najbardziej konserwatywnego skrzydła PSL-u, no te różnice widać. Pokazaliśmy, że potrafimy zagłosować w taki sposób, żeby wszystkie projekty trafiły do drugiego czytania i właśnie do prac w komisji specjalnej. A jaki jest sens wydawania pieniędzy publicznych na referendum w tej sprawie? Bo może okazać się tak, że obecny nasz parlament jest jednak tak konserwatywny i złożony w większości z mężczyzn, bo w 70% jest złożony z mężczyzn, ze starszych mężczyzn, że tego kompromisu nie będziemy w stanie wypracować. Mhm. I wtedy co? No jesteśmy winni kobietom, tą merytoryczną, oczywiście uczciwą, rzetelną debatę, ale co jeżeli to się nie uda? Ale w polskim prawodawstwie i w polskiej konstytucji sprawa referendum nie jest kwestią wiążącą kogokolwiek, oprócz parlamentu, który jest zobowiązany przygotować projekt ustawy. Natomiast proces legislacyjny jest taki jak wszędzie indziej, czyli pan prezydent, i tutaj się zwracam do pani minister Paprockiej, jak rozumiem, bez względu na to, jaki ten wynik referendum będzie i jaka ewentualnie z parlamentu wyjdzie ustawa, i tak nie podpiszę na przykład projektu liberalizującego prawo aborcyjne, bo jego zdaniem, to już było mówione wielokrotnie i zawsze nie rozumiem, czemu trzecia droga jeszcze tego nie bierze pod uwagę, pod referendum nie poddaje się tego typu kwestii zdaniem pana prezydenta, więc rozumiem, że nie będzie brał pod uwagę wyników ewentualnego referendum w tej sprawie. Panie redaktor, powiem szczerze, nie wiem skąd taka teza w ustach, że nie weźmie w ustach pani redaktor, ponieważ jeżeli referendum... Ale to nie jest teza. Tutaj wielokrotnie w studiu przedstawiciele kancelarii o tym mówili. Jeżeli referendum będzie miało efekt wiążący, czyli weźmie w nim udział ponad 50% obywateli i w jego efekcie zostaną wprowadzone zmiany, ale tutaj musimy uczciwie powiedzieć jedną kwestię. Prawo do życia z artykułu 38, o którym wspomniała pani minister Zalewska, jest doprecyzowane dwoma wyrokami Trybunału Konstytucyjnego. Więc pytanie, na jakim poziomie? To jest pytanie do ekspertów, do konstytucjonalistów w ramach tej szerokiej debaty, którą państwo w tej chwili w parlamencie prowadzą. Na jakim poziomie musiałaby zostać wprowadzona zmiana? Czy wystarczy zmiana na poziomie ustawy? Czy konieczna jest zmiana konstytucji? Wchodzimy w inne tryby, wchodzimy w inne większości, w inne uprawnienia prezydenta. Ale pani redaktor, dzisiaj i w ogóle nie mówimy o decyzji prezydenta. Oczywiście, pana prezydenta pogląd na sprawę jest znany. Minister, wygrywał z nią dwa razy wybory, zdobywał 10,5 miliona głosów. Ja bym chciała, żebyśmy raz na zawsze przerwali dyskusję dotyczącą tego, czy pan prezydent weźmie pod uwagę wyniki referendum, czy nie weźmie. Pani redaktor, ale to wynika z prawa. Jeżeli jest referendum wiążące, to należy je wykonać. Ale w natomiast konstytucji pytanie, to nie jest jednoznaczne natomiast z koniecznością, pytanie, że pan prezydent jest do czegokolwiek zobowiązany. Ale wykonanie polega na zmianie prawa. Pytanie, na którym etapie? Więc to jest pytanie do przedyskutowania przed nami. Kancelarii prezydenta sprawa jest otwarta. Pani redaktor, oczywiście, że jest otwarta. Natomiast pytanie jest inne dzisiaj, bo panie bardzo ładnie, pani minister, pani poseł mówią o drodze otwartej. Dzisiaj projekty, które trafiły do komisji, są ze sobą wzajemnie sprzeczne. I pytanie, jak będą te prace prowadzone, jaki będzie ostateczny efekt, jak i to będzie prezydent musiał wziąć pod uwagę, jak będzie się to miało do wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Panie mówią o prawach kobiet. Oczywistym jest, że decyzja w takich sprawach, szczególnie przy tych przesłankach, które dzisiaj są przesłankami legalnymi, należy do kobiety, ale prawdą też jest taką, że prawa do aborcji nie ma. Ono jest wykreowane w nauce, w dyskusji politycznej, natomiast ono nie wynika z żadnego przepisu pani ani minister, konstytucyjnego, ani jeśli ustawowego. Jeśli pani pozwoli, dzisiaj, teraz do pani Ewy Zajączkowskiej pytanie, ponieważ państwo zdecydowali się wziąć udział w pracach tej komisji, w przeciwieństwie do Prawa i Sprawiedliwości, czyli waszym zdaniem te projekty są zgodne z polskim prawem?
Nie, nie są zgodne z polskim prawem. Ale mimo wszystko chcecie dyskutować. Chcemy mieć przedstawiciela w tej komisji, bo jest to bardzo newralgiczna komisja. Po prostu, jeżeli jest możliwość wzięcia udziału w tej dyskusji, oczywiście weźmiemy w niej udział i wystawiliśmy, mam wrażenie, najmocniejszy głos z naszego środowiska w tej sprawie. Karina Bosak, która wygłosiła fantastyczne, wzruszające przemówienie z mównicy sejmowej w obronie życia poczętego. Myślę, że niejednej kobiecie, gdy słyszały te słowa, głos się załamał. Natomiast oczywiście, że te przepisy są niezgodne z polskim prawem, bo konstytucja podpisana przez Aleksandra Kwaśniewskiego nakazuje chronić życie od momentu jego poczęcia. Więc jeżeli macie jakiekolwiek pretensje, no to zgłaszajcie do prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego w tej sprawie. Pani redaktor, mam wrażenie, że w ogóle ta komisja będzie pewną chłodnią dla tych projektów i one nie zostaną przeprocedowane do momentu, dopóki nie rozstrzygną się wybory prezydenckie w 2025 roku. Jest to tak newralgiczny temat i pokazano niejednokrotnie, że ten temat jednak nie buduje poparcia politycznego. Być może w kampanii parlamentarnej jeszcze jakoś to zadziałało, w kampanii samorządowej zdecydowanie nie. Jeżeli Lewica ponownie, czy inna strona, powiedzmy, sporu politycznego w tej sprawie będzie nagminnie wyciągała temat aborcji w okresie wyborczym, no to może się okazać, że niektóre... Ale się tego domagało. Wie pani co, ja bym jednak nie stawiała tutaj liberalizacji aborcji jako główne prawo, do którego dążą kobiety. Ale ja nie powiedziałam, że to jest główne, tylko powiedziałam, że to był bardzo ważny temat i przyzna pani, że po wyroku Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej były takie protesty na ulicach, jakich nie mieliśmy szansę obserwować. Może ten temat został celowo politycznie wykreowany właśnie. Sądzi pani, że łatwo tak manipulować obywatelami? Myślę, że ten temat został celowo wykreowany politycznie. To, co się stało w 2020 roku, było pewną manipulacją, pani redaktor, bo aborcja w Polsce jest dozwolona z wyniku czynu zabronionego, czyli kazirodztwo, gwałt i stosunek w miejscu publicznym, a także w przypadku zagrożenia życia kobiety, która jest w ciąży. I zdrowia. I zdrowia. Przepraszam.